Kochani moi, i tak szczęśliwie dotarliśmy do Libanu. Naprawdę, piąty raz człowiek przyjeżdża i za każdym razem ten Liban jakoś inaczej przeżywa. Ale ten pierwszy wieczór tu w Biblos, jestem w Biblos, za mną jest przepiękny zamek, który był już tu wiele, wiele lat przed Chrystusem. No i pięknie oświetlony Biblos, a teraz wejdę do kaplicy. Do kaplicy też, bardzo starej kaplicy w Biblos. Matki Bożej od ubogich, tak się nazywa. Carissimi allora, dopo tutto lungo viaggio dalla Polonia, siamo finalmente qua. E ora sono a Biblos. È bellissima, sicuramente vedrete questa immagine, ma adesso sono davanti alla cappella, alla Madonna dei Poveri. Molto antica, e dietro c'è castello, non lo vediamo, ma bellissimo castello, è antico, più migliaia e migliaia di anni prima di Cristo costruito. Zobaczcie tę piękną kaplicę, vediamo questa bellissima cappella. Allora, sappiamo, qui abbiamo libanesi, to sono nasi przyjaciele z Libano, stasera con libanesi. Sappiamo qualcosa della... Sappiamo che l'anno 1700 qualcosa, perché è scritto su... Allora, questa ta kaplica z 1700 roku, ale wejdziemy do środka. Zobaczcie, co jest w środku. Vedete cosa c'è? Dietro vediamo già i santi libanesi. Santa Rafka, San Charbert, Beato Stefan Nechme. E poi anche San Dimaturach, santi libanesi. A więc zobaczcie, w tej kapliczce, oprócz Matki Bożej, święci Libanu, święta Rafka, Szerby, błogosławiony Stefan Nechme i święty Dimaturach. Ma anche c'è Padre Pio, jest również i zobaczcie, serce świętego Ojca Pio. Moi drodzy, więc z Biblos, z Libanu, pozdrawiam was w ten pierwszy wieczór, ale jutro, dokładnie 18 września, jesteśmy u świętego Ojca Charbela, zaledwie 30 minut drogi stąd. Już o godzinie 9 modlitwa, procesja wspólna od pustelni aż do grobu, o 12 w południe msza święta. I będę się modlił za w tych intencjach, które wysłaliście. Będę prosił w intencjach waszych, zwłaszcza chorych, cierpiących. Jutro bądźmy w jedności, w południe. Myślę o wielu chorych. Allora, carissimi, domani, 18 settembre, è giorno molto bello, alle 9 di mattina siamo già a Naya, vicino all'eremo di Charbel. Poi faceremo anche la preghiera. Andiamo anche nel monastero dove c'è la sua tomba. A mezzogiorno domani la Santa Messa. E uniamoci tutti e pregherò per tutti voi queste intenzioni che l'avete mandato. E oggi, questo, domani mezzogiorno, 18, siamo insieme. Tutto è già successo, mi faccio la figura. 18 giorni. Sempre, sempre.